Bajsangur LBF po gali ACB53. Kawał dobrej roboty, naprawdę emocje były dzisiaj bardzo wysoko. Dziękuję Wojtek, na razie nikt mi tego nie mówił, ale jak ty tak mówisz, to pewnie tak jest. Tak było, niekoniecznie dla polskich fanów był to udany wieczór, aczkolwiek te ostatnie pojedynki były na naszym polu. Ostatnie pojedynki zawodnicy tutaj myślę, że wyciągnęli ładnie. Tak. Też trzeba sobie zdać sprawę, z kim oni walczyli. No, kurczę, ja nie wiem, ci zawodnicy, jak to ustawiasz? Co przyjeżdżają, to oni chyba ręce i nogi mają z gum. A oddychać chyba nie muszą, bo tutaj wszystkie próby kończące, ja tam widziałem ze 3-4, to już dobra, na 100% już nie wyjdzie, a tutaj zawodnicy wychodzili, więc... Procentowo dzisiaj byłeś bardziej współorganizatorem czy fanem? Bo widziałem, że musiałeś się powstrzymywać, miałeś pełno obowiązków. To jest dla mnie dosyć problematyczne, wiesz, bo zanim ja zostałem, wiesz, organizatorem tych gal, byłem związany z jakimiś klubami, zawodnikami, więc ja naprawdę tak dosyć blisko znam niektórych zawodników. Jestem też dosyć blisko tutaj z chłopakami z Arachionu, więc im naprawdę mocno kibicuję. Świetna para trenerska, Paweł i Szymon, świetne chłopaki u nich trenują. Czy u nas już można powiedzieć? No a z drugiej strony stali moi rodacy też z Berkutu, których nie znam, ale to są moi rodacy, więc tak automatycznie im kibicuję i tak samo i tutaj Polakom, więc po prostu chyba następnym razem nie będę zostawiał zawodników Berkut Arachion z zawodnikami Berkutu i nie jest to związane z tym, że te walki idą w tę czy we w tą stronę. Po prostu mi to się jakby ciężko ogląda, ale z drugiej strony taki sport. Nie starałem się jakby, wiadomo, każdy ma swoje faworyty, ale tak powstrzymywałem emocje, więc myślę, że żadnego wpływu tam na to nie ma. Myślę, że nawet sędzia piłkarski ma swoich tam faworytów, gwizdząc różne mecze. Na pewno. Jeden z pojedynków, przy których tak zdradziłeś najwięcej emocji, to właśnie stojący za nami Piotr Struz, bo wtedy aż podszedłeś do mnie i powiedziałeś: "Zdziwko, Wojtek". No i ja rzeczywiście, chyba wszyscy tak naprawdę na sali byli, wszyscy przed komputerami, którzy tam komentują. Ty chyba też byłeś zaskoczony w takim razie. A ja nie byłem. Nie byłeś? Nie. Matchmaker jak to mówił Jarek Soroko, taki bardzo dobry polski trener, czujesz to? Ja to czułem, że Piotrek może to wyciągnąć. I w nocy o 22, chyba to było w piątek, dostałem SMS-a, czy tutaj Artur Ostaszewski może do mnie zadzwonić, nie? I ja mówię, że tak, on zadzwonił, słuchaj, wypadł tam przeciwnik Caryowa, mam zawodnika, bardzo dobrego, mówię. Ja się pytam, kogo? Mówi Piotra Strusa. Zapytałem się o wagę najpierw i czy ma możliwość jakby zawalczyć. Powiedział, że jest po rozmowie, że go zapytał i że wstępnie jest zainteresowany. Poprosiłem o dosłownie tam 10 minut. Usiadłem, pomyśliłem, też z naszymi matchmakerami porozmawiałem na ten temat. No i oni mówią: słuchaj, no gdzie Coreo, gdzie jest ten chłopak, 2 lata nie walczy, w jakiej on jest formie? Ja mówię, że w formie jest, wiem ile on trenuje, bo zdarza mi się pojawić się w WCA też tam. No tak od czasu do czasu tam się pojawił chłopak i widziałem, że jest w formie, że jest w gazie. Więc kurczę, tak porównałem obu zawodników, myślałem, że to może być dobra walka. No i tam dosłownie tam w ciągu jednej doby już się tam dogadaliśmy, tam kwestie tylko wagowe chodziły w grę. Udało się dogadać się, no i w niedzielę mieliśmy podpisaną umowę, jeżeli o to chodzi. Zdziwiony jednak byłem tym początkiem tej rundy, że Michał tak ładnie sobie poradził, ale troszeczkę się wystrzelał. No i skończyło się tak, jak się skończyło. I pytanie kończącym. Ten Olsztyn był takim całkiem niezłym sukcesem dzisiaj dla Federacji ACB. Czy Olsztyn właśnie będzie kolejnym miastem w Polsce, czy rozważacie inne miasta?
bo no, wiem, że ma być więcej w tym Olsztynie, prawda? To znaczy tak, zrobimy króciutką przerwę, też porozmawiam z włodarzami, jak oni to widzą, z tego co wiem, to widzą dobrze i zobaczymy, jak to wypali. Na pewno w tym pierwszym półroczu, a jeżeli nie, to latem coś fajnego, coś super, bardzo fajnego zrobimy. Super, to tego życzę i czekam w takim razie. Dziękuję. Do zobaczenia.